Zdrówko. Spotykamy się dzisiaj w trochę innych okolicznościach niż zwykle, trochę bardziej kameralnie. Postanowiłam spróbować z wypuszczaniem krótszych materiałów trochę częściej, a na trochę mniej poważne tematy. Zobaczymy, czy Wam się spodoba. Dajcie znać. Przychodzę dzisiaj do Was ze złotym kontentem, okej? Okay? Niektórzy z Was być może wiedzą już, że jestem prawdziwą koneserką niszowych imb w internecie. Znacie mnie z wybornych screenów z takich grupek jak Co dziś na obiad albo Rozsądne panny młode. Spoiler, w ogóle nie są rozsądne. Ale dzisiaj mam dla Was prawdziwe creme de la creme niszowych imb w internecie. A najlepsze jest to, że dotyczy grupy, którą wręcz wypada szkalować, więc możemy się z niej śmiać bez cienia wyrzutów sumienia. Jak często przytrafia się taka okazja? Otóż, moi drodzy, afera rozgrywa się w środowisku polskich myśliwych, a wybuchła z powodu bardzo kontrowersyjnej okładki najnowszego numeru prestiżowego pisma Łowca Polski. Co wzbudziło aż takie poruszenie, zapytacie? Co tam mogło być na tej okładce, co zatrzęsło łowiecką społecznością? Drastyczne zdjęcia pomordowanych zwierząt? Malutkie dzieci pozujące radośnie z częściami ich rozczłonkowanych ciał? Otóż nie. Są to ludzie z tatuażami. Dodam, gdybyście mieli wątpliwości, że to okładka na sierpień tego roku, 2021. A mimo to spowodowała masowe zesraństwo ludzi, dla których kluczowe znaczenie w życiu publicznym ma to, czy ktoś sobie wstrzyknął trochę kolorowego pigmentu pod skórę. No ale znów, to są ludzie, którzy w 2021 roku zajmują się zabijaniem zwierząt dla zabawy, więc... Mój absolutnie ulubiony komentarz do sprawy napisała pani Monika. Przeczytajmy. Wstyd i żenada taka okładka. Czy pomyślał ktoś o koleżankach i kolegach starszego pokolenia? O tym, że wykładamy archiwalne łowce w poczekalniach lekarskich, przekazujemy bibliotekom, szkołom, po to, by pokazywać wysoki poziom kultury łowieckiej. Zabieramy prasę łowiecką na lekcje do szkół średnich. Wielu ludzi ciężko pracuje na wizerunek łowiectwa. Dziś ci, którzy zatwierdzili tę okładkę, przekreślili ten trud. Z całym szacunkiem do noszących tatuaże, ale nie wyłożą takiej gazety na biurku w swojej pracy myśliwi prawnicy, lekarze, nauczyciele, prezesi poważnych firm. Jako dyrektor muzeum też nie odważa się trzymać czegoś takiego na widoku. Niejeden dziadek będzie musiał schować tę gazetę przed wnuczkami. Komu przeszkadzały fotografie zwierząt, które przez lata podnosiły nas, myśliwych, ponad szary tłum ignorantów w społeczeństwie? Jak jest przekaz tej okładki i co ma wspólnego z łowiectwem? Może przykuwa uwagę, ale jakie wartości promuje? Tego chcecie dziś dla polskiego łowiectwa? Widzę spojrzenia starszych kolegów, którzy przez lata pokazywali mi coś innego w łowiectwie. W sierpniu zawsze przypominam sobie o myśliwych powstańcach warszawskich. Nie potrafię wyobrazić sobie oczu mojego taty, bo dla niego łowiec polski to świętość narodowa. Jedna z najstarszych polskich gazet, która broniła od początku swojego istnienia tego, co dla narodu najdroższe. A dzisiaj dla redakcji to już się nie liczy. Dobrze, że to nie jedyna gazeta łowiecka w tym kraju. Nie wiem jak wy, ale jakbym poszła do lekarza, a on w poczekalni miałby na stoliku łowcę polskiego, to fakt, że są na niej wytatuowani ludzie, byłby najmniejszym z moich zmartwień. Intrygują mnie też te fotografie zwierząt, które przez lata wynosiły myśliwych ponad szary tłum ignorantów w społeczeństwie? Monika, wszyscy wiemy, jak wygląda jeleń. No i co z tym dziadkiem, który teraz będzie musiał chować gazetę przed wnuczkami? Dlaczego? Przypominam, że to są ludzie, którzy pięcioletniej dziewczynce dają do zabawy kawałek poroża, albo każą rocznym chłopcom bawić się w przywiązywanie zwłok do dachu samochodu. Ale wytatuowani ludzie, o nie, to dopiero namierza im w głowach. Czy to nie dziwne swoją drogą, że jak dzieci stosują przemoc wobec zwierząt, to zwykle wysyłamy je do psychiatry, żeby sprawdzić, czy nie jest to objaw psychopatii, a kiedy robią to dorośli ludzie, to po prostu mają takie hobby?
ale poczytajmy resztę komentarzy. Nie mam nic przeciwko tatuażom, ale łowiectwo to dla mnie ostoja tradycji i jako takie powinno być promowane. Tak żenującej okładki jeszcze chyba nie było. Przez x lat okładka łowca przedstawiała piękne zdjęcia przyrodnicze i komu to przeszkadzało? Ale przecież będąc kryminalistą ciężko o pozwolenie na broń. Wyrazy współczucia. Psycholog się kłania. To super łowiecka rzecz, taki tatuaż? I kolczyk na mózgu. Co kto lubi. Okej, słuchajcie, tak mnie zaintrygowało zaangażowanie tego środowiska, że aż zajrzałam sobie do tego łowcy, niech będę stratna moje 20 zł. I nie martwcie się, żeby wyrównać karmiczny bilans, przelałam 5 razy więcej na fundację Niech Żyją. Na wstępie wypowiada się Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska. A kurde, nie wiedziałam, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma na celu jak najszybciej je zrujnować, ale dlaczego? Ja jeszcze dziwię się czemukolwiek w Polsce. Myśliwy wiceministrem klimatu i środowiska to przecież tak jakby szefowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji promowała ściąganie filmów z komika, albo minister edukacji zajmował się religijną indoktrynacją dzieci, czyli wszystko w normie. W ogóle dowiedziałam się z tego pisma, że na polujące kobiety mówi się Diana? Szczególnie creepy jest ten numer dotyczący zabierania dzieci na polowania. Nie mam pojęcia, jak oni mogą pisać takie rzeczy, a potem patrzeć w lustro i nie widzieć, jak zmieniają się nagle w takich kreskówkowych wilejnów z podkręconym wąsem. Tutaj jest na przykład dosłownie rozdział zatytułowany Wygrać z emocjami, w którym autor zastanawia się, jak przekonać społeczeństwo do racjonalnego zarządzania zwierzyną i dziwi się, że 98% ankietowanych nigdy nawet nie było na żadnej imprezie artystycznej dotyczącej polowań? Szok? Nadal będę się upierać, że dziecko, które odczuwa emocje, kiedy widzi, jak zwierzę cierpi i umiera, to nie jest coś, z czym trzeba walczyć i wygrywać. No ale okej. Błagam was, spójrzcie na to i powiedzcie mi, czy to nie jest coś wyciągniętego prosto z horroru. Mam na imię Jaś. Moje pierwsze polowanie było wtedy, gdy byłem jeszcze bardzo mały, w brzuszku mojej mamy. Później już byłem na świecie. Od tego momentu byłem na wielu wyprawach łowieckich z moim tatą i z moją mamą. Mój pierwszy rogacz. Mój pierwszy dzik. Cały magazyn ma zresztą bardzo mocno propagandowy charakter, bo jakieś 2/3 artykułów jest poświęcone temu, jak przekonywać ludzi do tego, że myśliwi są okej. Bardzo dużo tu jest o tym, że przecież człowiek to też część przyrody, więc zabijanie przez niego innych zwierząt jest częścią naturalnego procesu. A tuż potem mamy 4 strony recenzji jakichś szpiegowskich celowników termowizyjnych, jakby ten biedny jeleń miał do nich strzelać z jakichś rakiet i chować się w kamuflażu godnym Wilejna z Bonda po tych lasach. A jakby ten jeleń się znudził, to są też artykuły promujące strzelanie do bezdomnych psów i kotów. Bo przez pogoń za pieniędzmi i nieograniczoną przyjemnością młodzi ludzie zamiast robić dzieci masowo adoptują, a potem porzucają zwierzęta. Super śmieszny jest też taki artykuł, w którym próbują przekonać, nie wiem, opinię publiczną chyba do tego, że powinno się pozwolić polować na wilki, a i w związku z tym zajmują się głównie oczernianiem wizerunków wilków, między innymi w ten sposób, że obalają mity na ich temat. I tym jednym z mitów, który sprawia, że nie wolno polować na wilki, jest teza, że wilki są monogamiczne. Zdania, że te drapieżniki łączą się w pary na całe życie, a gdy wybranka samca ginie, basior pozostaje jej wierny i nie ma już innej wadery, brzmią pięknie i romantycznie, lecz są nieprawdziwe. Bardzo łatwo przypisać dorosłym wilkom wierność i już mamy wyidealizowany obraz rodziny. Jest niesamowite, jak oni próbują przekonać normalnych ludzi, ale na podstawie swoich wartości, w sensie, że to, co ich przekonałoby do niezabijania zwierząt, jest to, żeby żyły w monogamicznej katolickiej rodzinie. W tym artykule jeden z myśliwych zastanawia się, czy kwestia tego, że łowiectwo nie cieszy się zbyt dobrą sławą w społeczeństwie, może być fakt, że myśliwi źle robią zdjęcia. W dużej mierze sami jesteśmy temu winni, bo na portalach społecznościowych, stronach internetowych zamieszczamy źle skomponowane, nieprzemyślane fotografie z polowań, które już same w sobie wywołują przecież kontrowersje. No więc widzicie, kiedy chcecie wrzucić na swoje media społecznościowe swoje zdjęcie z zwłokami jakiegoś zwierzęcia,
i przy okazji sprawić, żeby znajomi nie pomyśleli, że coś jest z Wami nie tak, to na przykład pamiętajcie o świetle, żeby na te zmasakrowane zwłoki padało łagodnie i ciepło. A warto też starannie skomponować kadr. Skoro już nadeszła właściwa pora, trzeba umiejętnie skomponować kadr. Starajmy się uchwycić wszystkie barwy przeżytej przyrody, utrwalić jej indywidualny rys. Pamiętajcie też, że szczegóły mają znaczenie. Zdjęcie robimy zawsze przed patroszeniem zwierza. Nie możemy zapomnieć też o dokładnym oczyszczeniu z farby miejsc wlotu i wylotu kuli. No i punkt czwarty, stylowo i bez triumfalizmu na koniec pozostawiłem uwagę dotyczącą nas samych. Opieranie broni lub innych elementów myśliwskiego wyposażenia na upolowanej zwierzynie świadczy o elementarnym braku poszanowania dla zdobyczy i zasad łowieckiej etyki. Na fotografiach kiepsko prezentują się łowcy ubrani w stylu militarnym, bo utrwalają stereotyp polskiego myśliwego jako partyzanta ze spalonego lasu. Niekorzystne wrażenie robi też triumfująca mina. Co innego, zadumany uśmiech, który świadczy o radości, ale także towarzyszące jej refleksji. Pamiętajcie więc, że tuż po tym, jak zabijecie jakieś zwierzę dla przyjemności, udawać, że w ogóle nie mieliście na to ochoty. Nie rozumiem tego. Lubicie zabijać zwierzęta, chcecie przekonać innych ludzi do tego, że to jest fajne, a jednocześnie będziecie udawać, że w ogóle się wam to nie podoba i nazywać krew farbą i uważać, żeby zwierzę nie wyglądało na zbyt martwe? Jaka w tym frajda? Pokażcie te wypływające bebechy, krew sikającą na prawo i lewo. Jak nie to was w tym wszystkim jara, to co? Trzeba zarażać innych ludzi własną pasją. O nie, ten wilk uprawia seks pozamałżeński, okej, to już można go zajebać. No i całe numery są oczywiście poświęcone temu, że myśliwi to przecież strażnicy i miłośnicy przyrody, którzy o nią dbają i pomagają się jej regulować. Z tym, że łowiectwo zostało zdefiniowane przede wszystkim jako element ochrony środowiska przyrodniczego ze względów czysto propagandowych. Ojej, jak to się stało? Komuś się niepostrzeżenie wymsknęło trochę prawdy, jak nikt nie patrzył? I zanim ktoś powie, takie zabijanie to ci przeszkadza, ale kiełbaskę z grilla to chętnie wciągniesz, co? To nie, nie jem mięsa, w ogóle staram się ograniczyć jakiekolwiek produkty odzwierzęce. I nie obchodzi mnie, czy wyjecie, żeby zaraz nie było, że weganie wszystkim naokoło muszą mówić, że nie jedzą mięsa i że wszyscy inni też powinni nie jeść. To wy spytaliście, okej? To znaczy ja spytałam za was, żeby uniknąć całej tej rozmowy w komentarzach. Poza tym, kurde, to nic dziwnego, że weganie ciągle muszą mówić, że są weganami, skoro wszędzie próbuje im się wciskać coś, czego nie jedzą, bo nie wiem, przecież to tylko rosołek albo... ryba to nie mięso. I scena, którą najczęściej widzę w takiej sytuacji, jest dokładnie odwrotna niż na tych głupich memach. To znaczy jakaś wege osoba grzecznie i krótko stwierdza, że nie je mięsa, a wokół niej zaraz zawsze znajdzie się jakiś mięsożerca, który zaczyna cały swój monolog o tym, że jak to tak, on by nie mógł bez mięsa, że kurde, to on to tak lubi mięsko, no nie może żyć bez niego i w ogóle to moje jedzenie je twoje jedzenie, hej. A marchewka też ma uczucia. A w ogóle skąd bierzesz białko? Z twojej starej, okej? Okay? Jedzenie jest wegańskie? I przepraszam, jeśli to zabrzmi trochę zbyt mrocznie, ale na końcu są nekrologi i
Przewijając je, nie mogę przestać się zastanawiać, ilu z nich zginęło pomylonych z dzikiem przez kolegę z polowania.